Cześć wszystkim, witam z powrotem na moim kanale. Dziś w takim przybliżeniu i w takim niepełnym wydaniu. A to dlatego, że jak po tytule pewnie widzicie, testujemy kotleta. Kotleta do robienia makijażu, a mianowicie jest to Silly Sponge, w moim przypadku Silly Blend, tak to się chyba nazywa. Silikonowa gąbka, gładka gąbeczka doskonale rozprowadza płynne, półpłynne i kremowe produkty do makijażu. Jest już wyjęta z opakowania, ponieważ ja ją wyczyściłam, zdezynfekowałam, nie używałam jej jeszcze. Jest bardzo taka zbita, ale miękka, ma przepiękny kolor, pasuje mi do paznokci. Nie będę czytała, co tutaj pisze producent, bo po prostu ta gąbeczka, Silly gąbeczka ma pięknie rozprowadzić nam podkład i mamy wyglądać jak te wszystkie laski z Instagrama. Oczy i brwi mam już zrobione. Na brwiach mam L'Oreal Brow Artist Genius Kit, ten jaśniejszy. Muszę wypróbować ten ciemniejszy, bo tak czuję, że jakoś tak mi tutaj za delikutaśnie jest. A jako cienie mam Maybelline The Blushed Nudes. To jest ta paleta, teraz ostatnio robię makijaże tylko tą paletą i na razie to tak meh. Bez komentarza na razie. Myślę, że jak nadejdzie właściwy moment i będę miała wyrobione takie 100% zdanie, to będzie test i będzie jakaś recenzja. Ale przygotowałam sobie dwa podkłady. Pierwszy to jest ostatnio testowany Shein Art Kashmir, ponieważ on ma taką bardzo gęstą konsystencję. A drugi to będzie Revlon Color Stay z pompką, bo on jest taki bardziej wodnisty, one mają inne wykończenia, inne krycia. Ja zobaczę, jak one się oba zachowają, więc na połowie twarzy nałożę jeden, na połowie twarzy nałożę drugi. Jeszcze powiem, gąbeczkę kupiłam w Hebe za 12 zł w promocji, także stwierdziłam, że muszę się skusić. Jakoś troszeczkę jestem negatywnie nastawiona, bo wydaje mi się, że to będzie klapa. No nie wiem, jakoś tak... Takie mam podejście, no ale zobaczymy, zobaczymy, co tutaj nam wyjdzie. Co mi wyjdzie. Może zacznę najpierw od tego podkładu Shein. Jego tutaj nie da się za bardzo wstrząsnąć, bo on jest konsystencji, wiecie jakiej, bardzo gęstej. Aha, na twarzy mam żel ślimaczy, mam serum z kolastyny i mam bazę tę zieloną. Pod oczami krem znakomi. Także moje standardowa pielęgnacja. Nie wiem, ile tego podkładu będzie mi potrzebne. Tak na oko wzięłam. Lusterko jakieś przydałoby się. Przydałoby się. Dobra, mam tutaj pod spodem. No i zaczynamy. Nie wiem, czy nakładać od razu na tą gąbkę. Nie wiem, którą stroną mam to nakładać. Zakładam, że tą bardziej płaską stroną trzeba nakładać podkład. Tutaj jest w ogóle jakieś takie, taka jakby zakładka. Nie wiem, czy to będzie widać. O. Jest takie wystający kawałek jakby silikonu. No nie wiem. Dobra, jedziemy. Nakładam troszeczkę i zaczynamy. Mam wrażenie, że to będzie taka... Jak to tutaj dojechać? Że będzie taka gruba. Słuchajcie, 4 sekundy i ja mogę powiedzieć, że szpachlowanie nabiera teraz bardzo realistycznego znaczenia, no bo dokładnie czuję się, jakbym sobie szpachlowała twarz. Podkład, który ma minimalne krycie, nakładając go tym ustrojstwem, ma o wiele większe krycie, o dziwo. Słuchajcie, o dziwo, tu na policzku to nie jest nawet tak źle. No wygląda to moim zdaniem troszeczkę dziwnie, ale... Ale nie jest źle! Spróbuję jakoś wykminić, jak tutaj przy nosie to aplikować. Tak też czytałam i oglądałam inne testy dziewczyn i właśnie z tego, co zauważyłam, to bywało tak, że
gęste, takie bardziej zwarte podkłady o wiele lepiej się rozprowadzały na twarzy, bo się tak na niej nie ślizgały, tylko od razu zostawały. Myślę, że tutaj konsystencja produktu, który nakładamy, ma duże znaczenie. Słuchajcie, ten podkład jest bardzo dobrze rozprowadzony, tutaj przynajmniej. Ja robię tak, że nie przyciskam tylko tak przyciskam i leciutko posuwam. Jeśli widzicie to, co mam tutaj, to jest moje ente podejście, aby sprawdzić, czy to rzeczywiście ten podkład, którego recenzja niedługo się pojawi, tak, Catrice, właśnie tak, Catrice. I nie będę na razie nic zdradzać, bo będzie niedługo recenzja. Ciężko to się trzyma w dłoni, to wypadać chcę wypadać, więc nie wiem, jak mam to chwytać, czy tak. Zużyłam minimalną ilość podkładów, to co tutaj nałożyłam, to w tej chwili wszystko jeszcze mam. I jadę teraz z czołem. Naprawdę, jeżeli oglądaliście mój test przeokropnie długi, to na pewno wiecie, że średnio byłam zadowolona z krycia tego podkładu. Ogólnie byłam zadowolona, używam go teraz bardzo często, ale krycie nie było szałowe. Nakładając tym kotletem, mam wrażenie, że krycie jest większe. Dajcie znać, czy Wy to też widzicie, czy tylko mnie się to wydaje. Ale no, cienka warstwa to nie jest przy nakładaniu tym. To trzeba od razu powiedzieć. Ciężko mi się tutaj ustosunkować do linii włosów, ale na pewno szybkie, super szybkie to nie jest, bo trzeba się tym namachać po prostu, żeby nie pozostawały takie smugi i dziwne zacieki. Słuchajcie, na połowie twarzy produkt mam rozprowadzony. Muszę sobie przybliżyć lusterko, jak to wygląda tutaj przy nosie, bo no jakoś ta... Nie, przy nosie to jest słabizna. Słabizna. A nie wyobrażam sobie używać tego na policzki, a gąbki przy nosie i tutaj pod oczy. A właśnie pod oczami jeszcze, jak tu się korektor zachowa. No fakt jest taki, że nałożyłam minimalną ilość produktu. To jest śmieszne. Śmieszne, dziwne, nie wiem, czy byłabym w stanie zamienić to Beauty Blender, czy jakąś inną gąbkę na to. Dobra, przy brwiach jest bardzo ciężko, no nie wiem, co mam rysować sobie tym podkładem. I jeżeli gdzieś już ten podkład przyschnie delikatnie, to nie doklepiemy sobie tym, ponieważ to jest w pewnym sensie takie lepkie i gumowe. Nie wiem, jak to określić, no takie delikatnie gumowe. I w momencie, kiedy już taki nałożony podkład ja dotykam, to mam wrażenie, że to coś mi go zjada, zabiera. Na przykład tutaj z czoła. O, palcem sobie poprawię i jest ok. Nie wiem, czy to widzicie, ale wezmę teraz tą gąbką delikatnie i on się tak dziwnie zjada, dziura jakby się robiła. Jakby z powrotem ten podkład przyklejał się do gąbki. No, średnia sprawa, więc trzeba dość szybko z tym pracować, chociaż ten podkład z Hehan nie jest jakiś super zastygający. Dobra, no niestety za dużo tego podkładu nałożyłam. Zostało mi, słuchajcie, tyle, naprawdę zużyłam bardzo mało. Muszę sobie tutaj tą resztę wytrzeć i wyczyścić sprzęt. Czyszczę sprzęt, uwaga, raz, dwa, trzy. I sprzęt jest wyczyszczony. To jest genialna w ogóle sprawa, że to się tak szybko czyści, żeby tak z gąbkami by było, to by było za dobrze. No i biorę teraz na drugą stronę twarzy. Na drugą stronę twarzy biorę Revlon. To nie wygląda jakoś super źle, ale moim zdaniem to już jest takie udziwnianie. Niedługo, no nie wiem, będziemy podkład nakładać butem. Butelką. Już interpretacja testów tego przeszła moje po prostu najśmielsze oczekiwania dziewczyny prezerwatywami, jakimiś wkładkami do biustonoszy, nie wiem, wkładkami do butów czy do czego nakładają, także mi się wydaje, że to jest taki troszeczkę chwyt marketingowy.
No, o Jezu, za dużo nałożyłam podkładu, ale to tak odruchowo, wiecie? Bo ja zapominam. Dobra, i taka sama zasada. Podkład mam na dłoni, nakładam troszeczkę tutaj na to. Troszeczkę, to ciężko jest nałożyć, troszeczkę tak to się prezentuje. I jadę drugą stronę twarzy, bardziej takim lejącym podkładem. Kolor może nie być super idealny w porównaniu do tego podkładu z Heon. No i ten już ewidentnie mi się tak ślizga po twarzy. Widać, jakie większe, o ile większe krycie jest tego podkładu. No nie! Nie no, przynosię do tego, od razu wam mówię, że przynosię tego pięknie nie wpracujecie, tylko zrobi się jakieś dziwne, zważone coś. No ale co ja poradzę? Test to test. Musiałam nagrać w końcu test tego. Oj nie. Oj nie. Szpachla konkret tutaj mi wyszła. Wygląda, jakbym sobie nałożyła, nie wiem, krążek z kryolanu na twarz. Ten kółko korektorów z kryolanu. Spróbujmy czoło. No, właśnie mam wrażenie, że przez to, że to jest takie, no po prostu to jest taki kawałek gumy jakiejś, takiego, no, sztucznego tworzywa, to w żaden sposób nie chcę to wejść w interakcję z moją skórą, przez co ja moją skórę smaruję tym podkładem, a nie wpracowuję go, żeby on ładnie, w odpowiedniej przede wszystkim ilości, utrzymał mi się tutaj na skórze. No zdecydowanie, zdecydowanie taki cięższy podkład, jeśli chodzi o krycie i o konsystencję, wygląda tragicznie. Masakra. Słuchajcie, to jeszcze korektor. Jeszcze czeka na mnie korektor. To w ogóle nie wiem, jak tu się zabrać za to. No nie, ja już tego bardziej nie dam rady. Oszukuję trochę, muszę palcem, bo... Ale widać, jaka różnica jest krycia tutaj. Tak bardzo delikatnie, świetliście. A tutaj... Po prostu szpachla, bo budowniczy zawsze da radę. Shit. Dobrze, że nigdzie nie wychodzę, jest wieczór. W ogóle to jest chyba przedostatni albo ostatni film, jaki widzicie mnie jeszcze z takimi ustami. Straszna szpachla mi wyszła, chociaż zobaczcie, ile podkładu mi zostało. Ja naprawdę wzięłam bardzo mało. Ten podkład o wiele lepiej mi się rozprowadzało, taki gęsty, taki kremowy, w porównaniu do tego bardziej lejącego, ciężkiego. Podkład, który musi być dobrze wpracowany w skórę, w miarę szybko nakładany, nie będzie wyglądał dobrze taki po prostu wysmarowany na twarzy. Ten taki, taki delikatny jak krem, uważam, że jakieś BB kremy, coś w tym stylu, bardzo lekkie podkłady będą o wiele lepiej się sprawdzały. To będzie się o wiele lepiej sprawdzało do nakładania niż takie ciężkie, solidne podkłady jak właśnie Revlon, MAC, nawet właśnie Catrice. Mi się wydaje, że to nie przyjdzie. Słuchajcie, no przynosi, to wygląda po prostu it's na tradża. To wygląda, jakbym wpadła w mąkę czy w coś. No o! I w momencie, kiedy on już zastygł i ja bym chciała tutaj jeszcze coś delikatnie chociaż doklepać, to nie da się. No nie da się po prostu, nie da się. Zobaczcie, jak to wygląda. Przynosi w ogóle jakieś plamy, jakieś... Tu jak cię mogę, naprawdę. Jeszcze nawet przy tym nosie nie wygląda aż tak strasznie. No ale tutaj... No mam lampę włączoną, reflektor prosto na twarz, ale myślę, że i tak to się da zobaczyć. W ogóle jak nagrywam na takim przybliżeniu, mam włosy spięte u góry, to wygląda, jakbym była łysa. Zbieram go
Zbieram go teraz w momencie, kiedy chcę tu coś jeszcze doklepać, przyklepać, to wygląda to strasznie, wygląda to strasznie maskowato. Wygląda to, się wszystko zciastkowało tutaj, na czole, przy nosie. Tutaj na brodzie jeszcze, jak cię mogę, policzek jakoś bym zniosła, chociaż wygląda to na bardzo taki zmęczony makijaż, a dopiero nałożyłam. Przejdę do korektora, słuchajcie. Wyczyszczę gąbkę. Nie wiem, nie, ciężko mi jest to nazywać gąbką. To urządzenie. Dobra. To chyba będę musiała jakoś zgnieść w dłoni, w ręku, żeby dobrze tym nałożyć korektor. No i korektor, jaki chwycę, to jest Hean, używany przeze mnie teraz cały czas. Nałożę o tak. I jak nie odwrócić to, to ma taki sam kształt. I jakoś tak to może zgniotę, żeby się zrobiło mniejsze, węższe. I spróbuję. No bo inaczej tego nie mogę nazwać. Spróbuję. Ale korektor to już w ogóle chyba nie ma prawa nawet dobrze wyglądać nałożony tym. W ogóle nie chcę tak jakby wchodzić w skórę. Nie, słuchajcie, jakbym miała się tym codziennie malować, to ja bym zwariowała chyba. Widzicie, jak moja skóra się tak jakby przykleja do tego. Skóra pod oczami jest jednak cieńsza, tutaj jest to miejsce takie mięciutkie, delikatniutkie i moja skóra się po prostu przykleja do tego, do tej ala gąbki. I nie jest to super przyjemne, jeśli chodzi o okolice pod oczami. Ja to sobie to wyobrażam wsadzić do lodówki, schłodzić i przykładać na jakieś sińce, puchliznę pod oczami. No i nie wiem, jak mam dotrzeć tutaj wysoko, bo czuję, że wsadzę sobie to po prostu w gałę. Słabizna. Słabizna. Nie nakładam dużo, bo nie na tym sztuka polega, chociaż zwykle lubię dużo, ale chcę po prostu przetestować to. No i to wypada po prostu z ręki. Zobaczcie, jak to teraz wygląda, ten korektor tutaj. Jakby się ściągnął, zważył, nie wiem, co się z nim zrobiło. Uciążliwe takie to jest. No i no, nie jest to przyjemne. To muszę przyznać od razu, że nie jest to przyjemne. Jeśli chodzi o taką delikatną okolicę. Oho, ho, ho. Jestem troszeczkę już zniechęcona. Nie wiem, czy użyję tego kiedykolwiek w życiu. Again. O, i teraz tak. Tu dociskam. Podkład mi się... Widzicie tu? To jest mój podkład, który został zjedzony. Tutaj. No nie! Teraz będę miała takie dziury placki. Dobrze. Myślę, że na chwilę obecną możemy przejść do podsumowania tego testu, bo dłużej już nie wytrzymam. Wyczyszczę to, nie będę przed Wami tutaj tego pokazywać, takiego ufajdanego. Jedynym plusem tego jest... Nie będę tutaj rozdzielać na funkcjonalność i tak dalej. To tak. Fajne to jest do pomiziania, do pomacania. Ma bardzo ładny kolor. Jest ogólnie śliczne. Ale do makijażu to się za cholerę nie nadaje, moim zdaniem. No, od biedy gdzieś tam jakiś właśnie rodzaj podkładów, kremów BB jako tako dałoby się tym nałożyć. Ale przy nosie radzę palcami, bo tutaj to już jest tragedia. Tutaj zasłony milczenia spuścimy na tę stronę. Jest bardzo nieprzyjemne, jeśli chodzi o korektor pod oczami. O co chodzi na tym Instagramie? O co chodzi? Wszyscy zapierdzielają, wypompowują sobie, tyk, 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 dziewczyny, jazda raz ładnie i pięknie. Ja nie wiem, myślę, że w tych Stanach w ogóle jest jakiś inny rodzaj człowieka, bo mi to za cholerę nie pasuje coś takiego. Ja bym zwariowała, jakbym miała się codziennie tym
malować. Także tak. Polecam? Nie polecam. Do zabawy? Tak. Ale nie do makijażu takiego codziennego męczenia się, mordowania się, żeby ładnie rozprowadzić tym makijaż. Wydaje mi się, że nie mam tutaj nic więcej do dodania. Dobrze, że to tak mało kosztowało, bo słaba historia. Może jeszcze za jakiś czas spróbuję jakiś inny podkład tym nałożyć, no ale w tej chwili to, słuchajcie, wygląda fatalnie. Po prostu fatalnie. Myślę, że zmyję to i będę musiała nałożyć podkład jeszcze raz gąbką, bo wyglądam naprawdę tragicznie. Te lampy ratują tutaj całą sytuację. Także mam nadzieję, że co niektórych rozwiałam ciekawość, czy warto jest to kupić, czy nie warto kupić i że tego nie kupicie. Zaoszczędzicie te kilkanaście złotych, idźcie do Maka, najeźdźcie. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Cześć.